Kraków podobnie jak inne polskie miasta musi teraz walczyć właśnie z tym problemem, który dotyczy małej liczby chętnych do pracy na stanowisku kierowcy motorniczego. My już od pewnego czasu prowadzimy taką bardzo mocną kampanię rekrutacyjną i rzeczywiście zaczynamy zauważać jej efekty. Pojawia się większe zainteresowanie pracą w MBK, pojawiają się już pierwsze umowy z nowymi pracownikami, które podpisujemy. No ale oczywiście kandydaci, którzy do nas dzwonią pierwsze pytanie jakie zadają, no to zadają oczywiście o wynagrodzenie. No i trudno się temu dziwić, jest sytuacja ekonomiczna związana, trudna sytuacja ekonomiczna związana z wysokimi stopami procentowymi, z rosnącą, bardzo wysoką inflacją. No i to oczywiście przekłada się na, na to, że ludzie chcą więcej zarabiać. W, tylko w tym roku właśnie w odpowiedzi na te oczekiwania i kandydatów do pracy i naszych pracowników. Trzy razy podnosiliśmy i zmienialiśmy stawkę dla naszych prowadzących, bo ta stawka zmieniała się i w styczniu, potem jeszcze 1 lipca, potem jeszcze w sierpniu. W tej chwili już rozpoczęły się rozmowy ze związkami zawodowymi. Chodzi oczywiście o to, żeby ustalić jak najszybciej wysokość kolejnej podwyżki wynagrodzenia którą chcemy wprowadzić od 1 stycznia 2023 roku. Podejmujemy wiele działań, no bo oczywiście chcemy, żeby liczba tych prowadzących autobusy przede wszystkim jak najszybciej się zwiększyła, żeby można było jak najszybciej też wysłać więcej autobusów do ruchu. Ja osobiście widziałam tramwaj, który jeździ po Krakowie i zachęca do tego, żeby właśnie u was pracować. Powiedzmy proszę krótko, jakie kwalifikacje muszę mieć, żeby móc rekrutować na stanowisko, czy to motorniczego, czy kierowcy? I czy u was można zrobić jakieś kursy doszkalające, czy muszę mieć na przykład prawo jazdy, które pozwala mi jeździć tymi pojazdami, kierować te pojazdy? Wszystkie szczegółowe oczekiwania co do naszych kandydatów są na naszej stronie internetowej. Ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie te osoby, które chcą u nas pracować, są zainteresowane pracą, zerknęły sobie na stronę www.mpk.krakow.pl w zakładce praca. Natomiast oczywiście chcąc być prowadzących trzeba mieć skończone 21 lat. Trzeba mieć prawo jazdy kategorii B. Trzeba przejść oczywiście odpowiednie badania i trzeba się zakwalifikować do, przez te badania do pracy na stanowisku prowadzącego. Natomiast, oczywiście, to co też chcę bardzo podkreślić, jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą w MPK, no to oczywiście może liczyć na to, że MPK pokryje wszystkie wydatki związane z tym zdobyciem uprawnień, zarówno na stanowisku na kierowcy, jak i na stanowisko motorniczego. Czyli podkreślmy, wystarczy, że mam zwykłe prawo jazdy kategorii B i już mogę rekrutować. Dokładnie tak, natomiast oczywiście potem trzeba przejść odpowiednie szkolenie, odpowiedni kurs i na stanowisku kierowcy, i na stanowisku motorniczego. Jeżeli chodzi o, o stanowisko motorniczego, to my prowadzimy takie szkolenia, tam oczywiście trzeba przejść i takie szkolenie teoretyczne, Potem oczywiście trzeba też przejść szkolenie praktyczne, czyli z prowadzenia tramwaju, ale my we wszystkim pomagamy. Staramy się też dopasować do tych oczekiwań co do godzin możliwości kandydatów do pracy. To my zachęcamy właśnie, żeby wejść na stronę krakowskiego MPK do Zakładki Praca i tam e, znajdziecie wszystkie szczegóły. A teraz, wracając do clou naszego programu, Trasa Łagiewnicka, już miejmy nadzieję, za chwilę udostępniona zarówno dla ruchu komunikacji miejskiej, jak i dla e, samochodów osobowych. Co to oznacza dla Was? Czy to jest ułatwienie, czy już wiemy, jakie autobusy, jakie tramwaje tam pojadą? Czy na pewno trasa łagiewnicka sprawi, że na ulicach Krakowa pojawi się więcej tramwajów? Bo od września, w porównaniu do czerwca, nawet tych tramwajów będzie więcej, a to jest związane z tym, że trzy linie tramwajowe będą właśnie przejeżdżać przez trasę łagiewnicką: będzie to linia numer 10-11, i co drugi kurs linii numer 50. Oczywiście na pewno dla wielu pasażerów będzie to ułatwienie, szczególnie tych, którzy na przykład dojeżdżają z rejonu. Kurdwanowa do Czerwonych Maków, czy też do Borku Fańskiego, bo teraz ten przejazd naprawdę zajmie dosłownie parę minut. To już pod koniec sierpnia, natomiast przed nami jeszcze ostatni weekend wakacji i remont na Rondzie Matecznego. Jak nam działa ta komunikacja miejska, ponieważ wiemy, że remontowane jest również torowisko, co za tym idzie, nie jeżdżą tamtędy tramwaje? I rzeczywiście jest to bardzo duże utrudnienie dla naszych pasażerów. Bardzo dużo linii tramwajowych przejeżdża przez rondomatecznego, a w związku z tym, że ono jest zamknięte, no to to powoduje, że wiele tych linii musi zmienić swoje trasy, są kierowane na e, trasy zastępcze. Jest oczywiście także uruchomiona linia, która dojeżdża, linia tramwajowa, która dojeżdża do Ronda Matecznego. To jest linia numer 78, linia zastępcza, która ułatwia oczywiście tym wszystkim pasażerom dojazd w ten rejon miasta. A oczywiście te linie tramwajowe, które przejeżdżają trasami objazdowymi, no to one są tak właśnie kierowane, żeby jak najłatwiej też mogli pasażerowie dojechać w rejon, czy to łagiewnik, czy borku Fańskiego. Wszystkie informacje o remontach oczywiście i o komunikacji zastępczej znajdziecie na Facebooku i na stronie Krakowskiego MPK.